Nas ma być mokry i suchy. Tak. Więc jedna połowa ma być mokra, a druga ma być sucha. W ramach projektu Bliżej Przyrody każdy z nauczycieli ma za zadanie opracować swój autorski scenariusz zajęć terenowych. W pracy nad scenariuszem pomaga nauczycielom coach, z którym nauczyciele spotykają się dwa razy. Zajęcia będziecie mieli z panią Elizą, a drugie ze mną. I nad tym będziemy jeszcze z panią Elizą pracować, dokładnie co to będzie. Żyby nie rosną w lesie po to, żebyśmy my mogli je jeść, one rosną w lesie po to, żeby las mógł funkcjonować. Bez grzybów las nie będzie funkcjonował. Na pierwszym spotkaniu omawiany jest pomysł na scenariusz. Omawianie takie często odbywa się w terenie, jak to miało miejsce w dniu dzisiejszym. To są właśnie te zależności, którymi się zajmują ekolodzy. I my spróbujemy w trzeciej klasie popracować trochę nad tymi związkami i skupić się w badaniach nad rzece jako tym miejscu, przez które przepływa woda z jednego jeziora do drugiego. Dokonaliśmy tutaj z panem od przyrody, z panem Andrzejem, wyboru. Jak myślicie, czy warto bardziej zbadać rzekę, czy jezioro? Dzięki takim spotkaniom można zaplanować zadania badawcze dla uczniów w najodpowiedniejszym miejscu. Podczas drugiego spotkania coachingowego scenariusze są dopracowywane, szlifowane. Następnie nauczyciele wraz z uczniami przeprowadzają lekcję w terenie. Po tym teście scenariusze przechodzą ostateczną korektę i są przygotowywane do druku. A to jest stonoga. Stonoga. Jezus, spadła! Stonoga i tam jest druga stonoga, tu. Gdzie domek mają? Czyli nie można nieść, tylko to jest ich domek. Tak jest. I to jest ich pożywienie. Tak jest.